Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka. Rozpoznawanie znaków czasu jest wielką sztuką. Ostatnie dziesięciolecia pokazały nam, jak ludzki intelekt potrafi w krótkim czasie dokonać ogromnego skoku technologicznego. Już nie tylko jesteśmy w stanie obserwować zjawiska przyrody i przewidywać je w dłuższej perspektywie czasu, ale nadto zdobyliśmy umiejętności, dzięki którym udaje nam się ograniczyć skutki klęsk żywiołowych. Na co dzień posługujemy się skomplikowanymi maszynami i wydajnymi komputerami. Zdobywamy przestrzeń kosmiczną i zaglądamy w głąb cząstek wewnątrzatomowych. Świat stał się już od dawna globalną wioską, a pomimo to na tej planecie żyje coraz więcej samotnych ludzi. Co powiedziałby do nas dziś Jezus? Czy nauczyliśmy się już rozpoznawać znaki czasu? Czy w dniu, w którym powtórnie przyjdzie na ziemię, rozpoznamy Jego pośród nas? Czy może będziemy zajęci odkrywaniem nowych właściwości polimerów i ogłaszaniem nowych, niezwykłych patentów? Zabiegani szukamy życia, a życie ucieka nam przez palce. Tęsknimy za miłością, a nie mamy czasu, żeby kochać. Uczymy się wielu przydatnych rzeczy, które okazują się zupełnie nieprzydatne. Życie nie polega wyłącznie na konsumowaniu własnych albo cudzych wytworów, ale na ofiarowaniu siebie dla wyższych celów i wartości. Życie ludzkie nabiera sensu w miłości i byciu dla innych.